Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę weekendową pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest piątek, 24 marca 2023 roku. Analiza tradycyjnie będzie przeprowadzona na interwale dziennym. Ja używam teorii Falliota, poziomów Fibonacciego oraz klasycznych reguł i wskaźników analizy technicznej. To, co mamy na wykresie, wygląda bardzo optymistycznie, jeżeli chodzi o dalsze możliwości ruchu wzrostowego. Mieliśmy tutaj wykonany bardzo fajny pullback w postaci oczywiście tylko jednej świeczki, jest to wykres dzienny, więc takie cofnięcie ewentualnie minimalne do tego naszego poziomu tutaj wsparcia. No niedotknięty jest ten poziom wsparcia, nie ma co tutaj się dziwić, jeżeli sobie go nawet trochę przesuniemy do najnowszych danych, chociażby niech to będzie ten szczyt zdaje się to jest, który 14 marca, no to nawet jeżeli sobie tutaj przeniesiemy nasz szczyt, no to teraz powiedzmy też jest niedociągnięty ten test, no ale mniej więcej o tą strefę przecież nam tutaj chodzi, 112 263, 113 778, też jest dobry poziom, najnowsze dane wskazują na to, że ten jest bardziej tutaj, jeżeli chodzi, adekwatny do zaistniałej sytuacji, więc zostawiamy sobie tą strefę tutaj jako naszą strefę tak zwanego wsparcia, tak zwaną strefę popytu. Zaznaczę ją jeszcze tylko takim prostokątem, żeby już nie było żadnych co do tego wątpliwości. Myślę, że to nam na spokojnie wystarczy, także mamy coś takiego. Nasza strefa popytu jest zaznaczona, bardzo silny ruch wzrostowy, jak wiecie dobrze, kontynuowany aż do poziomu 125 405 złotych, pullback, no i bardzo fajne wczorajsze odbicie wzrostowe na Bitcoinie, duża zielona świeczka, można by powiedzieć, że jest taka kontra ze strony byków została wykonana. Dzisiaj powoli, poziom po poziomie staramy się dojść przynajmniej do tego ostatniego poziomu, który został wyznaczony na Bitcoinie, lokalnego poziomu oczywiście, czyli ten poziom ostatniego swingu szczytu 125 045 złotych. Będzie test tego poziomu niebawem, tak zakładam. No i oczywiście mamy cały czas przed nami ten fioletowy prostokącik, który jest strefą tak zwanego klasteru Fibonacciego, potencjalną strefą docelową dla tego ruchu wzrostowego. Chciałbym tutaj również zwrócić uwagę na kwestię momentum jest cały czas bardzo silne, utrzymuje się praktycznie w granicach nawet 60, powiedzmy powyżej 60 punktów. Obecnie jesteśmy podchodzimy pod poziom 70 punktów, więc jest to tak na granicy tak zwanego ekstremalnego wykupienia rynkowego. Z tym, że należy pamiętać o tym, że w przypadku rynku, który jest rynkiem trendującym, w naszym wypadku ten trend jest oczywiście wzrostowy, ten poziom tutaj właśnie w granicach 60, 70, a nawet 80 punktów może się utrzymać znacznie dłużej. To znaczy może być tak, że nasz wskaźnik RSI, jeżeli rynek będzie po prostu piął się cały czas w górę, będzie tutaj oscylował tak właśnie w okolicach tego ekstremalnego wykupienia rynkowego, więc nie sprawdzi nam się w takim wypadku standardowe podejście do interpretacji wskaźnika RSI, czyli wahania od ekstremalnego wykupienia rynkowego do wyprzedania, od wykupienia do wyprzedania. To jest fajne wtedy, kiedy mamy słaby trend albo kiedy mamy tak zwany rynek boczny, rynek horyzontalny, na którym niewiele tutaj z trendów jeszcze się rozwinęło. Czy to trendy oczywiście wzrostowe, czy to spadkowe, to jest tylko i wyłącznie zasada co do kierunku. Natomiast jeżeli jest silnie trendujący rynek, no to w tym momencie oczywiście cały czas te momentum silne może się utrzymywać na tych takich poziomach dosyć wysokich, tak? 60, 70, 80 punktów to już są naprawdę niemalże ekstremalne, są ekstremalne poziomy, więc nie specjalnie powinniśmy się tym przejmować, że nam tutaj się rozmyje ta skuteczność tego wskaźnika w określaniu strefy po prostu ekstremalnego wykupienia rynkowego. Ale to tak na marginesie, to już takie powiedzmy już tajniki, ale z reguły po prostu interpretacji wskaźnika w zależności od tego, co się dzieje na rynku samym w sobie, prawda? Więc póki jest jeszcze weekend, myślę, że
wzrosty będą kontynuowane, to znaczy będą tutaj oczywiście możliwe jakieś podbicia już do poziomu ostatniego szczytu lokalnego, do poziomu klastera, może nawet i wyżej. Natomiast no, przyszły tydzień na pewno będzie takim ciekawym tygodniem, ponieważ będzie zamknięcie po prostu świeczki miesięcznej na rok 2023, czyli będzie to marzec oczywiście, no i przechodzimy do kwietnia, czyli na pewno tutaj dużo może się nam, przynajmniej potencjalnie dużo się może nam rozegrać, prawda? Na razie ta świeczka wygląda bardzo fajnie, bo wygląda bardzo prowzrostowo, nie ma żadnych oznak tutaj jeszcze przy takim rynku, nie ma żadnych oznak co do tego, że ten rynek jest już mocno wyczerpany, że są jakieś problemy z tym trendem wzrostowym, że może być jakaś korekta, może jakiś pullback. Dopóki handlujemy powyżej naszej zielonej strefy, nasz scenariusz jest nadal prowzrostowy, mamy niedokończone cykle wzrostowe, mamy niedokończone mikrocykle. Poza tym no, cały czas mamy nasz cel w postaci klastera, który również powinien zostać wcześniej czy później osiągnięty. Tak więc weekend zapowiada się prowzrostowo, no, może być jakiś lekki boczniak, albo też nie będzie tyle na tyle tego momentu, żeby jakieś ruchy wzrostowe tutaj powiedzmy nie powstały jakieś silne, natomiast nie wygląda na to, żeby miały być spadki na Bitcoinie, przynajmniej nie podczas tego weekendu, a na pewno sytuację techniczną bardziej sobie jeszcze omówimy na nadchodzący tydzień, następny tydzień podczas kolejnego tygodniowego przeglądu kryptowalut. Zapraszam bardzo serdecznie na godzinę 19 na kanał YouTube Giełdy Zonda. Tyle ode mnie z tej strony. Życzę Wam dobrego weekendu. Obserwujcie poziomy, obserwujcie nasz scenariusz, jak on się oczywiście rozwija, czy rynek go potwierdza, czy też wykonuje coś zupełnie innego i omówimy to sobie już niebawem za 3 dni. Póki co ode mnie to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.